Cześć! Jesteśmy dzisiaj w pięknym miejscu, w Ustroniu. Pokażę Wam, jak wykonać taką charakteryzację na elfę. Zmieniłyśmy nieco koncepcję, bo miały być zielone włosy, są takie rude, bardziej naturalne. Mam nadzieję, że taka charakteryzacja Wam się przyda na jakąś halloweenową imprezę, czy na jakąś sesję zdjęciową. Może Was zainspiruje. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ją wykonać, zostańcie ze mną. Wiem, że wyglądam teraz dziwacznie. Mam założone na sobie soczewki. Na swoich oczach to jest masakra po prostu założyć je i takie w ogóle dziwne uczucie. Ale mam nadzieję, że przywyknę do tego i przez cały dzień będę w stanie w nich chodzić. Mam już na sobie podkład, delikatnie wymodelowaną twarz, bo to nie jest jakoś bardzo istotne w tej charakteryzacji. A warto przygotować i zabezpieczyć swoją twarz, tak jak w normalnym makijażu. Czyli podkład, korektor pod oczami i oczywiście modelowanie twarzy. Mam też przygotowane dla Was uszy. Uszy elfa. Są to naprawdę bardzo tanie uszy, bo chyba dorwałam je za jakieś 6 zł na Allegro. Dam Wam oczywiście linka pod spodem w opisie. Postaram się je tak zrobić, żeby były jak najbardziej realistyczne i jak najbardziej przypominały moje własne dziwaczne uszy. I zaczynamy. Z tą charakteryzacją oczywiście będę improwizować, tak jak zawsze. Ostatnio mi się zdarza cały czas improwizować. Nie przygotowałam sobie nic, nawet nic nie mam tak naprawdę w głowie. Mam przygotowaną perukę, wianuszek, nawet stylizacja będzie robiona przeze mnie i przez fotografkę Kasię na miejscu. Jedziemy do Ustronia, będziemy tam robić sesję. Oczywiście zdjęcie zobaczycie na końcu filmiku oraz mojej galerii na Facebooku. Linki oczywiście znowu znajdziecie w opisie pod spodem. To co teraz robię, to nakładam bazę pod cienie. Jest to paint pod smaka. Nie wiem jeszcze co będę robić. Mam zieloną, bardzo intensywną perukę, tak jak w zasadzie moje oczy. Jest wianek. Stylizację chcę jakąś bardziej delikatną, dziewczęcą. No ale są też uszy elfa, więc nie może to być zupełnie taki normalny makijaż. Trzeba coś tutaj zrobić. Może zanim sobie wycieniuję oko. Cieniem do stylizacji brwi. Jest to zestaw do stylizacji brwi Pierre René. I tym zestawem podkreślam sobie brwi. Pewnie coś z tymi brwiami jeszcze będę robić, ale dla też lepszego samopoczucia, żeby te brwi miały jakiś kształt. Wtedy łatwiej zobaczycie, co możecie stworzyć na oku, bo jednak jak nie ma wyrysowanych tych brwi, to nawet nie widzimy jakichś takich ostrzejszych rys na naszej twarzy i ciężko nam się pracuje z taką twarzą. Chociaż delikatnie podkreślam. A może tak sobie przedłużę. I cieniujemy. Ja mam tutaj paletę cieni firmy Glazer. Mam 3 odcienie zieleni, troszkę żółtego cienia i takie ciekawe brązy, które pasują ze sobą. Oczywiście postaram się wydobyć jakoś te cienie i dowiedzieć się, jakie to są numery. Jak na razie pokazuję Wam całą tą paletkę. Będę pracować na tych cieniach. Zacznę od zieleni i zrobimy coś tutaj zielonego na oku. Najpierw ten najjaśniejszy. Tak sobie myślę, że stworzę taki nieco odwrócony, tak jakby makijaż, czyli nie będziemy cieniować i wyciągać oka w tą stronę, tylko w tą stronę. Zobaczę, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie to fajny efekt, no bo jednak to nie jest normalny makijaż. Teraz sięgam po ten ciemny zieleń. Thank you.
wracam do jasnej zieleni. Nadal jest trochę za jasno, dlatego sięgam znowu po ciemny zieleń i podkreślam dolną powiekę. Przechodzę do wycieniowania twarzy białym cieniem. Wracam do zielonego. Teraz łapię za złoty eyeliner. Jest to Precision Ink z firmy Pierenne. I na tym trójkącie, który narysowałam, rysuję jakieś takie florystyczne wzory. Tym samym eyelinerem rysuję kreseczkę. Tutaj również narysuję florystyczne wzory. Teraz dodam odrobinę błysku. Tym połyskującym pięknym pigmentem również są to pigmenty i wieżyczka Glazela. Będziemy robić sesję na powietrzu, więc fajnie, jeżeli gra troszkę światło i ma się od czego odbijać na naszej twarzy. Tuszem wodoodpornym tuszuję rzęsy. Delikatnie.
delikatnie, bo za chwilkę... Przepraszam Was za tą chrypkę, ale jest dosyć wcześnie rano. I chyba jeszcze się nie obudziłam do końca. Rzęsy tuszuję tuszem wodoodpornym, tylko i wyłącznie dlatego, że w ciągu dnia będę musiała nawilżać oko przez soczewki. Więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ciągu sesji coś spłynęło. Bardziej się przykładam do tuszowania dolnych rzęs, żeby były bardziej widoczne. Przyklejam sztuczne rzęsy. Są to rzęsy firmy Kiehl's IMV. Jest to Au Natural 02. Wypełniłam usta konturówką. Teraz złotą farbką, delikatnie paluszkiem, wklepuję ją w centralną część ust. I zielonym pigmentem, którego używałam wcześniej, delikatnie rozświetlam centralną część ust. I teraz kolejne uszy. Musimy je przykleić, dlatego też mocno ulizałam swoje włosy tutaj, aby nie przeszkadzały. Są oczywiście lepsze uszy, które tylko się nakłada, można je łatwo przymocować, na przykład same końcówki bardziej naturalnie wyglądają, ale są oczywiście droższe. A na moim kanale stwierdziłam, że chcę Wam pokazywać charakteryzacje, które jesteście w miarę sobie sami zrobić, tanimi sposobami, dlatego też kupiłam te bardzo tanie uszy za 6 zł. Tak wyglądają. Oczywiście wyciągnęłam z opakowania. To było naklejone. Naprawdę wygląda to bardzo odpustowo, ale one są gumowe, więc będzie je dosyć łatwo przykleić. Mają oczywiście inny odcień niż skóra, ale to też da się dopracować. Pokażę Wam, jak to zrobić. Co jedynie będzie potrzebne z takich bardziej charakteryzatorskich rzeczy, to oczywiście mocny klej. Jest to klej Mastix firmy Krolan. Ja mam małe uszy, po prostu to jest ten problem, ponieważ te uszy da się nałożyć. Widzicie? Tutaj da się ucho włożyć. Oczywiście, jak mój mąż je założy, wygląda fantastycznie. A ja mam za małe ucho, więc nie trzyma się za bardzo, ale staram się je nałożyć. I teraz będę chciała przykleić te ucho, zarówno z tyłu głowy, w ten sposób, jak i tutaj z przodu. I nakładam szybciutko ucho. Uszy już przyklejone, wyglądają tak. Dosyć długo trzeba trzymać te właśnie uszy, żeby się przykleiły. Klej sobie pracuje, więc to łóżko będę jeszcze trzymać. A tutaj już możemy się zająć kamuflowaniem tego koloru i dostosowywaniem do naszej cery. Pewnie zastanawia Was, czy ja coś słyszę. Słyszę słabiej, zdecydowanie. Ale słyszę, także nie ma problemu, jeżeli założylibyście takie uszy na jakąś imprezę, to i tak będziecie słyszeć, spokojnie. Na ucho nakładam podkład Skin Balance. Ten sam podkład mam na całej twarzy. Jest to odcień Porcelain, czyli numer 21. Następnie pudrem transparentnym, ja użyję już takiej resztki, to jest puder Skincare Powder firmy Mio. Teraz wracam do zielonych cieni.
te, których używałam do całego makijażu. I dużym pędzelkiem będę delikatnie nakładać zielone cienie, gdzie nie gdzie na uszy. Jedno uszko gotowe. Kończę drugie i już do Was wracam.